Na serwerze rosyjskim dzieją się czasami bardzo dziwne rzeczy. Tutaj gracz ma załadowaną tylko amunicję AP, a w bitwie jest 6 i sków 3. I proszę Państwa, witam Was w pierwszym odcinku nowej serii. Tak, wiem, że ciągle jest dużo nowych serii, no ale po prostu zmiany kontentu trzeba robić, żeby był on ciekawy. I jest to seria Mistrzowskie Bitwy, gdzie będziemy sobie w takiej samej formie jak w serii Wasze Bitwy, ale będziemy pokazywać najlepsze bitwy tam, które zagrali różni gracze, właśnie niekoniecznie widzowie, właśnie bitwy widzów będą dalej w serii Wasze Bitwy. I proszę Państwa, ten pierwszy odcinek rozpoczynamy bitewką na serwerze rosyjskim, na Indian Panzerze, na mapie Starożytne Piramidy, no i jak widzimy właśnie jest w bitwie aż 6 i skup 3. 3 z jednej strony oraz 3 z drugiej. I teraz, uwaga, zaczniemy zaraz pewnie robić uszkodzenia, ponieważ z tego co widziałem, to bitwa jest naprawdę dobra. Nie powiem Wam, ile tutaj bohater tej bitwy zrobił, ponieważ nie będzie niespodzianki tutaj i będziecie tylko czekać na to, że kiedy on odda te wszystkie strzały i generalnie będziecie mniej więcej wiedzieć, jak ich... A ten znowu to przyszedł. W każdym razie tchórzymy podle i haniebnie uciekamy postępny kradziej Remeczego. Atak został odparty i bardzo dobrze, jak już mówiłem, tchórzymy podle i haniebnie, objeżdżamy całą mapę, będziemy próbowali zdekapować, ponieważ przecież... Jedziemy! Bitwa jest! Patrzcie! Bazę zajmują! Będę się wygłupiać. W każdym razie, teraz po naszej haniebnej ucieczce, teraz wspaniale, chwalebnie okrążamy i nie trafiamy, haniebnie nie trafiamy w tył KW4. Co tu się dzieje? Ale są też po dwa KW4. Jak widzimy, są dwa KW4 w bitwie, po jednym na drużynę i pięknie dekapujemy. Ale teraz, uwaga, czy haniebnie nie dostaniemy od Isu, czy chwalebnie unikniemy strzału? Co robi Isu? Nie trafia! Co to miało być? Proszę Państwa, coś niesamowitego. Isu 152. Miał 122, miał, on jej nie miał, miał. A gracz, który tą bitwę gra, to Gross podkreślnik i k. No i co z tego? W każdym razie teraz znowu chwalebnie dekapujemy, a Tiger 2 oczywiście bez kamuflażu obowiązkowo haniebnie dostaje cały czas w tył wieży i zaraz go zniszczymy, ponieważ mamy w przeciwieństwie do większości niemieckich czołgów średnie uszkodzenia na poziomie 225, a nie 220, ale jedzie na nas w KW4. I się zniszczył Tiger 2! Sensacja! Niesamowite. W każdym razie teraz KW4 haniebnie się od nas odbijamy, chwalebnie odbijamy jego pocisk. Teraz proszę Państwa, chwalebnie jedziemy, chwalebnie pokonać Iska 3 i pyk. Raz. Ale uwaga, bo jedzie haniebnie KW-le. KW-le. Oczywiście dokładnie Isek 3 jest AFK. Stoi sobie przy gruzach, stoi sobie, jest AFK, lub poszedł wypić sobie herbatkę, bo pomyślał, że go nic nie ominie, ale wszystko go minie. Drugi Isek, czy niebywały szturm bokiem, jedzie bokiem, jedzie, gra nawet lepiej niż RWA. Co powiedziałeś? Gra lepiej niż RWA. To jest serwer rosyjski, tu nie ma porównania, proszę Państwa. W każdym razie Isek czy stoi sobie AFK. Możemy mu chwalebne strzały w tył. Możemy mu chwalebne strzały w tył pakować i są to bardzo ładne strzały, ale to jest tylko taka moja personalna, osobista opinia. I nie! No i uwaga! Zaraz go zniszczymy chwalebnie. Czy jednak haniebnie zrobi to jeden z naszych haniebnych sojuszników? Jednak chwalebnie zostaje Isek czy zniszczony właśnie przez nas. To są tylko ostatni, tamten haniebny KW4. Co teraz zrobi? Proszę Państwa, czy będzie niesamowita niespodzianka, czy nie będzie niesamowitej niespodzianki? Uwaga, KW4 i...
bije, tak się tam odbijają nasi sojusznicy, widać, że oni są równie haniebni jak tamten KW4. Jak już mówiłem, może będzie niesamowita niespodzianka i jednak tamten haniebny gracz nas pokona, ale raczej nie. Teraz uwaga, piękny strzał, genialny strzał dolną płytę. Uwaga! I co robi KW4? On nam nawet jednego strzału zadał. Stoi sobie i kręci wieżą. Uwaga, co robi? Nie strzeli w nas, co tu się dzieje? No to jest jednak serwer rosyjski. Proszę Państwa, bardzo dobra bitwa. 4 fragi, 4500 uszkodzeń, coś niesamowitego. 720 uszkodzeń odbitych Indian Panzerem, przypominam. Uwaga, mam pewne ogłoszenie. To wam da bardzo, bardzo ważną informację. Pamiętacie wynik poprzedniej bitwy? Podzielcie go przez 11 i dodajcie 0,3, a otrzymacie wartość średnich uszkodzeń gracza w bitwie 38. No, w każdym razie on tam już chyba nie wróci, a ja was witam w następnej... Właśnie umarł, a ja was witam w następnej bitewce. Tym razem jest to bitwa punktowana, a więc coś nowego na czołgu Emil 1. Wydaje mi się, że ta seria mistrzowskie bitwy zastąpi trochę wasze bitwy, ponieważ już nie przesyłacie aż tak dużo tych powtórek, to w sumie fajnie, bo już nie muszę aż tyle nagrywać. No i teraz, proszę Państwa, losowanie naprawdę nieciekawe, ponieważ jest to losowanie na 9, no ale wiadomo... Chimera! Teraz cię ta chimera tutaj zastrzeli. W każdym razie teraz generalnie próbujemy jakoś sprytnie to zrobić, że gramy na wieżę, ale jednocześnie musimy tutaj z dwóch stron unikać ostrzału i jednocześnie z dwóch stron ten ostrzał prowadzić. Widzimy wam odejdź albo zastrzelę. Zastrzelaj. Odejdź albo zastrzelę, bo muszę widzą poopowiadać. Nie. Oddajemy ładny strzał, piękny w E7-5, teraz jest T-34, może zaraz wyjedzie chimera. Chimera! Chimera! Zostaw w pokoju tą jedną chimerę. Jedną chimerę! No w każdym razie koniec wybuchów, jak widzimy, chimera ma specjalne materiały eksploatacyjne, na przykład kalibrowanie celownika, czy tam kalibracja celownika, nie pamiętam już jak to się nazywa, to się odbywa w jednej chimery. No, koniec wygłupów, już to mówię po raz nie wiadomo który. Piękny strzał oddaje w nas chimera, a my ją zaraz chcemy. Chimera! Dobra, chyba zabijemy, ale uwaga, czy zdejmiemy chimerę? Piękny strzał, raz! I uwaga, czy zdejmiemy chimerę? Nie zdejmiemy! Czy jednak zdejmiemy? Uwaga, ależ emocje, jednak się odczepiliśmy od chimery. I teraz, uwaga, T-34 myślnik krzyczy, będzie ostatni pozista, nie zniszczy te chimery. Świetny, fenomenalny strzał. I bardzo dobrze, że nie w chimerę, ale niestety chimera już nie żyje. I święto! Jakie święto! Raczej żałowa narodowa, zostawcie znicz w komentarzu dla chimery. No i w każdym razie teraz jest wynik 2-2, aczkolwiek to raczej drużyna przeciwna ma dominację na polu bitwy, ponieważ tutaj już, proszę bardzo, zostaje zdjęty nasz biedny sojusznik w T-54, haniebnie zostaje zdjęty. Ja bym go idę komentować bitwę. Dzień dobry, o, ST1, strzelamy. Wow, detonacja magazynu, gracz RT. Coś tam, został zanihilowany. Co ty chcesz mi zrobić? O, porzucam sobie jego... Nie! I teraz, uwaga, proszę Państwa, Vickers Cruiser. Co zrobimy? Ale pojawia się również tam ten E75, co może mogliście go pamiętać z porządku bitwy, jest również T-34. No i proszę Państwa, wracam już tutaj po raz kolejny i co zrobimy teraz? No dobrze, wróciłem już po raz kolejny i teraz proszę Państwa, T-34 zostaje zniszczony i zostajemy 2-2. Po prostu albo konstruktywnie komentujesz bitwę, albo nie.
dobrze, że ja konstruktywnie skomentuję kolejną bitwę. No dobrze, to konstruktywnie skomentujesz kolejną bitwę, a tutaj, proszę Państwa, pięknie 7-5 się o nas odbija i teraz pojedziemy, czy nie pojedziemy, jednak pojechaliśmy tutaj, żeby uciec przed tym A7-5, a jednak nie, to się okazało tylko pułapką chwalebnie zostawioną przez nas. E75 haniebnie stoi na zerwanej gąsienicy. T49 go dobija. Bitwa się kończy. Nie, jeszcze się nie kończy, bo został jeszcze Waffentrager, ale on już raczej tutaj nie ma szans. I tutaj zobaczmy, czy on tam dalej stoi, czy tam dalej sobie kampi przy czerwonej linii, czy jednak... Dzień dobry, idę tu w pokojowych zamiarach. Opowiem wam jeden krótki wierszyk. Wczoraj RWA poszedł do złotnika i został stratowany przez byka. Do widzenia. Ale teraz uwaga, losy bitwy się odwracają, bo Waffentrager, uwaga, hajk, on ma nas na 2 strzały, my jego na 3, pięknie, teraz raz, podpalamy go, 2, uwaga, hajk, no hajk, ale przegra przez to, i głupi, ale no cóż, co z... przegra. Głupi jak ty. No w każdym razie przegrywamy, ale fajna bitwa, 2 zniszczenia, 5500 uszkodzeń na 8 tierze, to na pewno jest wynik jak najbardziej niezły. Tutaj zasługuje na pewno na uwagę fakt, że jest to bitwa rankingowa, proszę bardzo, kto z naszej drużyny najlepiej, oczywiście my, a ten Waffentrager w sumie, mimo że zrobił 4 fragi, to aż takiego dobrego wyniku w uszkodzeniach nie zrobił jak my. Zaczynam konstruktywny komentarz. Jeszcze zobaczymy. Ty siedź tam cicho. P43 bis, czołg, pomalowany kamuflażem, zapewne farbą, stoi na górce. Na górce na powierzchni pewnej planety. Nie mamy 100% pewności, jaka jest jej nazwa. Zapewne gleba. Stoi on z działem obróconym w pewien kierunek. Nie mamy pewności, jaki jest to kierunek. Mamy za to pewność, że dostaje on świetne strzały, wylatujące na pewno nie z rury wydechowej czołgu, lecz z lufy. Czołgu Aspancerdy A i D. Tak, ponieważ M jest to znak asu pancernego, M-ki. Czwórka jest w napisach czytana jako A, jedynka natomiast jako I, a D to nie wiem co, więc to jest po prostu D. Aspancerny A i D. Tak jest nazwa tego czołgu. Zapewne mój konstruktywny komentarz konstruuje w waszych mózgach emocje z tej bitwy. M, V i Joch stoi do nas tyłem, poruszył się. Niestety nie umie on oddać strzału. Oddał strzał celny, trafiający, za uszkodzenia o wartości 295 punktów wytrzymałości czołgu. Jedziemy. 69 kilometrów, nawet 70 ukośnik. Mój konstruktywny, wspaniały komentarz został przerwany przez napaść 10,5 rozbójników uzbrojonych w 3/4 krzesła. Ale przeżyliśmy, pokonawszy ich 2 wystrzałami z pistoletu. Pan RWA niestety został ciężko ranny, uderzony nogą krzesła prosto w ucho. Odpadło mu, odbiło się od ściany i rozbiło na pół głowę, ale to już mniejsza. Pojechał do szpitalu terrorystycznego, gdzie leczył. Szpitala lepiej... się mówi, nie szpitalu. Ale to jest, tu się mówi w szpitalu, bo on jest taki głupi i tam pistoletem leczą wszystkie objawy żadnej choroby. No w każdym razie Black Prince jak progracz 20WR stoi bokiem, odwrócił się skontowany, nie przebito pancerza, pokazał się napis po strzale, objeżdżamy go, trafiamy niestety w pancerz, który odbija pociski, tak jak masło odbija bakterie.
spadliśmy ze zbocza. Spadliśmy. Jest to złe, bardzo, nie bardzo, bardzo złe. Tak, pan RWA teraz siedzi. Siedzi i bije się w stopy. Napada mnie ze złości. Gubernator gromady Gąsiennic zaprasza was do miasta Nowe Miasto nad Pilicą. Została tam wybudowana najnowsza fabryka mechanicznych naprawiaczy podczas jazdy Gąsiennic czołgów JOCH. Ale nie tego. Niestety nie. Jest on na poziomie za niskim. He, he, he. Zachęcam was teraz do dawania mi łapki w górę pod każdą moją wiadomością na pilociku z oczami. Na Discordzie, a nie na pilociku z oczami. Aby ukazać całemu światu moją wspaniałość. Proponuję festiwal poniżania RWA. A ja nie proponuję. Jest jeden największy powód. No. W żużlu na rowerach można go porównać do progracza 20 WR w Blitzie. Jedzie on z prędkością. Więcej mi nie będziesz tutaj odcinka psuł. Teraz ja tutaj, proszę państwa, przy mikrofonie on tam umarł, a my zostaliśmy samemu na dwóch. O czym postępy Crazy Remedy oczywiście nie raczył wspomnieć. Rozumku! No i spadł. Spadł po prostu. Taki błysko z poduszek, on po prostu z niego spadł. Nie wiem, jak to się stało, ale w każdym razie teraz, w tym dokładnie momencie, jedziemy bokiem mapy, jakby to powiedział Freddy Remecz. Uwaga, teraz Black Prince pokazał się napis, nie przebito pancerza, ale ja oczywiście powiem inaczej. Założyłem kapelusz, wziąłem ciężarek i go atakuję! Dokładnie! To jest zamach na moje życie. Niech to poszedłem sobie. Zwin. Dobra, zwinął. A my tymczasem, proszę państwa, niesamowite emocje! Black Prince, tyłem, uwaga! Raz, dwa, trzy! Będzie zaraz trzeci strzał, bierzemy adrenalinę, co 3 sekundy ładujemy! Coś niewiarygodnego! Ależ nawalamy przeciwnika. Jedzie joch! Tratata! Nawalamy we wszystkich! Uwaga, uwaga! Co teraz? Jest ten joch! Ależ niesamowita proakcja! Teraz, raz, strzelimy! Pięknie! I dwa! I będzie! Niesamowite już! Będzie na ogryzku, będzie dajemy strzał! I uwaga, co się teraz stanie? Czy nas trafi? Czy nie? Czy nawet nie strzeli pięknie, dobijamy go. Coś niesamowitego, proszę państwa. Teraz jedzie ten Black Prince, jest bokiem. Oj. Niedobrze, bardzo niedobrze. Uciekaj. I uciekliśmy. Pięknie, ale ten Black Prince tutaj w ogóle jest bezradny wobec naszych proakcji, aczkolwiek jesteśmy już dla niego na 2 strzały. Teraz pyk raz, ależ pięknie go trafiamy. Ależ niewiarygodnie wygrywamy ze wszystkim, co tu jest. Pyk Black Prince'a. I jesteśmy dla niego na 1 strzał. On... Pięknie! Dobijamy go i wygrywamy. Coś niesamowitego. 5 razy 6 tysięcy uszkodzeń i 4. bitwa. Uwaga, widzowie, kosztujący po 0,99 zł. Mam ogłoszenie. Jest ono skierowane do pana Blitz i nie tylko. Oczywiście to jest tylko żart, proszę się nie obrazić, ale pierwsze rozszyfrowanie pana klanu BINT, jakie przyszło mi do głowy, to Blitz w nawiasie i nie tylko, i nuby tylko. Ale to jest tylko żart, to mi pierwsze przyszło do głowy. Do widzenia. No, do widzenia. Proszę państwa, witamy was w ostatniej powtórce. Na dziś czołgę 50. Szybko lecimy już do bitwy, proszę państwa, ponieważ postępny Crazy Remedy nam zabrał bardzo dużo czasu i właśnie przez to nikt nawet nie wspomniał wam o tym, że jest to wspaniała na pewno bitwa. Znaczy, nie wiem jeszcze, czy będzie taka wspaniała, ale myślę, że będzie wspaniała. Jest ona na mapie Hellada, jak już mogliście zauważyć. No nie, jednak tutaj z haeczka nie celujemy, ponieważ bohater tej powtórki nie wie, że mamy fajne haeczki na tym E50, ale trudno. Teraz musimy już załadować haeczka, tak? Oczywiście, no brawo, wreszcie się zorientował, że haeczki są fajne. No i ładny tutaj strzał. Proszę bardzo, będzie drugi ładny strzał. Jednak nie, bo się Barczot schował. Teraz jedziemy na kogo tam? Na kogo tam?
tam jedziemy teraz na typa, ale nie, bo typ szarżuje na nas, a nie my na niego, ale teraz chyba role się odwrócą. Staranujmy typa, a jednak nie tutaj, proszę państwa, gracz w E50M, jak widać, jest dosyć tchórzliwy i haniebny, ale nie, to gracz w P61 oczywiście jest haniebny, bo tutaj my zagraliśmy chwalebną bitwę, pyk, piękne strzały, oddajemy, niepotrzebnie się teraz trochę naprawiamy, aczkolwiek trzeba dobić tego typa, tego haniebnego gracza i dobijamy haniebnego gracza, a my jesteśmy oczywiście graczem jak najbardziej chwalebnym. Co teraz? Jest grill 15 i w grilla 15 teraz będziemy strzelać. Teraz właśnie udamy się tutaj na dół, pyk, raz haeczek. Oczywiście nie wchodzi, no bo w grilla nigdy żaden haeczek nie wchodzi. Teraz, uwaga, piękny taran i będzie 2 i dobijamy grilla w fantastycznym stylu, proszę państwa. Już wbijamy 3500 uszkodzeń, a jest to już, wchodzimy w końcówkę bitwy powoli, więc jest mouse, jest batchat, jest obiekt 704, to są cele do zniszczenia, tymczasem nasz Hori może sobie niestety nie poradzić, no i sobie nie poradził z obiektem 704. Teraz próbujemy znaleźć jakiś przestrzał, jedziemy dalej i co teraz będzie? Kapują bazę B i robi to ten obiekt, świetnie znaleźliśmy przestrzał i wygrywamy walkę 1 na 1. Nie! Nie powróciłeś, tylko wygrywamy walkę z tym obiektem. Proponuję wam przewalić płot. A ja ci nie. No i proszę państwa, Maus, uwaga. Co się tak śmieszy? Dobra, niech on się tam śmieje. Raz nie trafiamy, drugi raz już trafiamy. Mamy 4000 uszkodzeń, więc teoretycznie nie aż taka dobra bitwa. Co się tak śmieszy? Co się tak śmieszy? A, nic go tak nie śmiesz. Okej, w każdym razie teraz część strzałów trafiamy i przebijamy w Mausa, a część nie. Ale w każdym razie teraz mamy już 4500 uszkodzeń. Teraz sprytnie w tego Mausa jeszcze strzelamy ładnie. Znajdźmy ten przestrzał, jest eseta. I uwaga, teraz Maus wyjeżdża. Raz, piękny strzał. I będzie drugi strzał Mausa, nie. Jednak tam zobaczyliśmy, że jest tam batchat, a jednak nie. Proszę państwa, pyk, raz Mausa. Będzie pyk, dwa Mausa. Coś niesamowitego. Będzie, będą dwa piękne, przepiękne strzały i dwa, bardzo ładnie. I teraz czy esetka dobije Mausa, czy jednak nie? Czy będziemy dwóch na jednego z batchatem? Tak, bo chyba dobijemy teraz tym strzałem Mausa, nie polosowało, ale esetka go dobija. I teraz uwaga, batchat ucieka, ładować haeczka trzeba. Co? Wilk napadł kurnik w pana ogródku. No i teraz, proszę państwa, ależ świetny skok, genialny, 102 metry, proszę państwa, mamy już 6500 uszkodzeń i zamierzamy zrobić więcej, tylko wtedy ta eseta nie może nam przeszkodzić do zrobienia medalu specjalisty oraz do zrobienia tak z 7000 uszkodzeń. Wtedy będzie fajnie, jeśli już tak zrobimy, będzie naprawdę dobra bitwa i jest batchat, raz, trafiamy ładnie. 3, 2, 1. Nie, nie HE, bo teraz on tutaj jedzie. Oj, rykoszet! No rzeczywiście z HE by nie było rykoszetu. Zróbmy rykoszet! Wiesz, nie wiem, tutaj chyba w tym batchacie powinna działać zasada trzech kalibrów. Nie wiem, jaki on ma tutaj pancerz z boku. W każdym razie teraz, uwaga, ucieka nam batchat. No i nie, no i eseta nam zabrała wszystko. Podła, haniebna eseta, ale mamy prawie 1000 prawie 7000 zadanych. Ja już się z wami żegnam, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, też koniecznie, co koniecznie, no koniecznie, no co koniecznie, no coś tam koniecznie, do widzenia.